Witam serdecznie, drodzy Państwo, nazywam się Karol Burzyński i to jest kolejny film z zastosowań X-NURBS pod Rhino, X-NURBS for Rhino, czyli genialnego dodatku do Rhino. Dzisiaj pokażemy sobie bardzo indywidualną cechę tego rozszerzenia, otóż mieszanie różnych ciągłości na jednej podzielonej krawędzi. Jak widzimy, mamy tutaj zestaw krzywych, dosyć, trochę ich jest, jednym słowem. Będziemy budować sobie powierzchnię taką podstawową. Nie będziemy tutaj X-NURBS-a stosować, będzie to zwykły rinowski sweep, czyli przeciągnięcie po dwóch ścieżkach. Jeszcze sprawdzam, czy to są krzywe pojedyncze. Są pojedyncze i powinny być nawet typu single span. Dobra, robimy sobie takiego podstawowego sweepa. Oczywiście tutaj żadnego problemu nie powinno być. Przełączam tylko, żeby ściśle trzymał się profili. No i jest taka powierzchnia prototypowa. I tutaj właśnie spróbujemy sobie zwykłym też sweepem, takim samym po dwóch ścieżkach, zrobić kolejną powierzchnię z uwzględnieniem ciągłości G1 do krawędzi już powierzchni powstałej. Dlatego wybieram jako jedną ze ścieżek, jedną z prowadnic, krawędź dopiero co powstałej powierzchni. Pomyliłem się z wyborem. Jeszcze raz krawędź i ta krzywa krawędziowa z drugiej strony. Następnie kształty czy profile, jak zwał, tak zwał. No i tutaj, jak widzimy, niestety nie mam dostępu do ciągłości. Dopiero muszę przebudować z określoną dokładnością i wtedy mam dostęp już do ciągłości. Ustawiam sobie G1 na krawędzi A. O to mi chodziło. No niestety widzimy, że Rhino lubi bardzo komplikować tutaj sytuację. Wyszły tak naprawdę trzy powierzchnie, czyli jedna złożona z trzech. No oczywiście, jeśli zrobimy to teraz X-NURBS-em, wyjdzie powierzchnia pojedyncza, z tym, że oczywiście typu trimmed, czyli przycięta, więc na to trzeba zwracać uwagę. Taka jest istota w ogóle działania tej wtyczki. Chociaż jeśli włączymy taki specjalny tryb quad, to wtedy rzecz mogą przyjąć inny obrót, ale to może w innym filmie. Robimy sobie powierzchnię, która tutaj też po lewej stronie powinna mieć G1. Tu jest dodatkowy element, wchodzi dodatkową krzywa, która nie jest graniczną, tylko jest jak gdyby profilem wewnątrz i to się nazywa internal. Także dodatkowy profil tutaj uwzględniliśmy. Na ten temat będzie oddzielny film. W każdym razie zobaczmy, jedna po prawej stronie to jest X-NURBS-owa powierzchnia, po lewej stronie jest sweep. Oczywiście puszczamy sobie zebrę, różnica jest kosmiczna, chociażby dlatego, że tam w tym sweepie wewnętrzna ciągłość to jest niestety G0. Oczywiście, że tego sweepa można by było zrobić inaczej, przemyśleć, zmodyfikować tę krzywę i też byłby dobry. Ja tego nie robię, bo po prostu chcę porównać działanie tego narzędzia tak jeden do jednego. No i teraz ta magia polega na tym, że podzieliłem tą krawędź teraz na połowę i tak, drodzy Państwo, X-NURBS pozwala różne ciągłości nawet do poszczególnych kawałków, części krawędzi ustalić. Taki jest plan. Dobrze, zaznaczmy sobie w międzyczasie, jeszcze zróbmy kolejną powierzchnię, żebyśmy mogli zażądać ciągłości geometrycznej z lewej i prawej strony. Zacznę sobie od G2, czyli ciągłości krzywizny, tak, tutaj po lewej stronie, a w zasadzie płynnej krzywizny. No i tutaj po drugiej stronie też na całej krawędzi wybieram G2, następnie przechodzę na G0, właśnie o to mi chodzi, żeby ta górna część była G0, czyli styk. Następnie przechodzę do kolejnej krzywej granicznej, tutaj już tylko styk i tutaj też styk. I jeszcze w dodatku następną krzywą włączam, która będzie internal, czyli taka wewnętrzna i tutaj też ustawiam styk. Czyli, drodzy Państwo, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tutaj jest G2, tutaj jest G0, o, to trzeba zmienić na G2, przestawił sobie na G0, wobec tego zmieniam sobie na G2. Następnie tutaj jest G0 i to jest mój największy cel, tak? Tutaj jest G0, tutaj też jest G0 i na wewnętrznej też styk. No dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. Powierzchnia wygląda niepozornie, ale jeżeli zrobimy sobie, złączę ten kształt, i teraz puszczę na tym mapę środowiskową, czyli takiego matkapa i widać, jaki niesamowity efekt za pomocą tego narzędzia można uzyskać w czystym Rhino, też do osiągnięcia, ale zupełnie innym nakładem pracy.
widzimy, że z G2, czyli z pełnej gładkości, przechodzimy w którymś tam momencie do G0, czyli do styku. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do oglądania innych filmów z tej serii.